Arkadiusz Ekiert, Europejskie Forum Nowych Idei w Sopocie. W naszym studiu gościem jest rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. Nie ma takiej grupy społecznej właśnie jak mali i średni przedsiębiorcy, którzy bardzo często zadają sobie to pytanie, które przyświeca tegorocznemu Forum Nowych Idei, Europejskiemu Forum Nowej Idei. Co będzie jutro? Czasy są niezwykle burzliwe, to już nie jest jeden czarny łabędź, tylko stado łabędzi. Jest pytanie też, dlaczego Europa nie przygotowała się do takich wydarzeń, jakie były. Dlaczego nie przygotowani bylibyśmy na wybuch pandemii, bo to widać było, że te decyzje były po omacku podejmowane. Dlaczego też nie Europa nie przygotowała się na sytuację, w której brakuje gazu czy ropy? Ale konsekwencje ponoszą właśnie małe firmy w Polsce, nie tylko w Polsce, w całej Europie, bo przecież to dotyka wszystkich, no i osłabia nam konkurencyjność też, także to na pewno nie cieszy. I cóż, no ale polscy przedsiębiorcy są zbudowani ze stali. To kiedyś jest taki dowcip, jeżeli uprawiasz sporty ekstremalne, to na pewno jesteś przedsiębiorcą w Polsce. Więc przechodziliśmy już różne etapy trudności i myślę, że nasz sektor MŚP jest przygotowany do tego, żeby przejść także suchą nogą to, co się dzieje dzisiaj. Dzisiaj dobrą wiadomość otrzymaliśmy, bo rząd wprowadził ceny maksymalne dla naszego sektora. Te 785 zł za mega watogodzinę to jest jakby do przyjęcia w tej sytuacji, w której jesteśmy. Będziemy też wnosili o poprawki. No, na razie nie mamy projektu ustawy, tylko zapowiedzi ministerialne, ale są dwie bardzo niepokojące rzeczy. Jedna to jest ta, że ten okres porównywawczy, który rząd proponuje do tego 90% zużycia energii i która ma mieć tą cenę regulowaną, tą maksymalną, to jest okres covidowy. No w momencie, kiedy firma była zamknięta przez kilka miesięcy, tam ma być od grudnia 2020 do początku grudnia 2020 do końca grudnia 2021. Przecież my mieliśmy zamknięte firmy w grudniu, styczniu, lutym, marcu, kwietniu, maju, a nawet niektórzy mieli w czerwcu. No nie można takiego okresu, gdzie firmy były zamknięte, teraz stawiać jako ten benchmark do wyliczania tego współczynnika. To będę bardzo mocno protestował razem z naszą Radą Przedsiębiorców. Przekonywał rząd, że w rozporządzeniu Komisji Europejskiej jest napisane, że można wziąć 5 lat ostatnich, czyli no któreś z lat, ale 5 lat. Dlaczego akurat ten? No jest to zupełnie nieracjonalne. I dwa, że ma obowiązywać od 1 grudnia te ceny maksymalne od 1 grudnia tego roku, a już od września, niektórzy już w sierpniu mieli rachunki o wzroście pięciokrotnym. No 20 tysięcy ktoś płacił, a teraz mu przychodzi 100 tysięcy, przecież no nie jest w stanie tego w ogóle zapłacić, dlatego trzeba ten termin też przesunąć. I gdyby te dwa punkty były spełnione, no to na pewno jest to decyzja, która pomoże przejść nam tą suchą nogą. No właśnie chciałem dopytać, czy jest pan przekonany, że to pomoże małym i średnim przedsiębiorcom przetrwać tą najbliższą zimę, bo powiem szczerze, że spotykam się z wieloma przykładami, gdzie mali przedsiębiorcy, zwłaszcza garmażeria, piekarnie, tego typu zakłady, firmy, no po prostu są zmuszone zamknąć swoją działalność, a sytuacja jest dramatyczna. No są zmuszone, bo dzisiaj nie płacą 785 zł, tylko 2000 albo 2,5 tysiąca. Dlatego dzisiaj te widmo bankructwa i zamknięcia stoi przed oczami bardzo wielu małych i średnich firm. No ale w momencie, gdyby wprowadzić te ceny maksymalne, o czym mówi też rząd, polski rząd, ale też cała Unia to ma zrobić, bo jest rozporządzenie
Rady Europejskiej, że właśnie te rządy unijnych państw mogą to zrobić i myślę, że raczej wszystkie zrobią. Prezydent Francji już to zapowiadał, no jednak to spowoduje, że te rachunki spadną. Tylko pytanie takie, no jeżeli ktoś te 2000 z hakiem za megawattogodzinę dostał już rachunki w sierpniu i we wrześniu, no to czy on do grudnia dotrwa, panie redaktorze, więc bo rząd mówi od 1 grudnia, jest za późno. Panie rzeczniku, to jakie będą tego konsekwencje? Jest pan rzecznikiem małych i średnich przedsiębiorców. Będą zamknięcia, będą bankructwa, czy będą zwolnienia na przykład firmy? No, wie pan, to wszystko zależy, jakiej firmy to dotyka. Też można zobaczyć, że duże korporacje, które mają poduszkę finansową, które mają też wynegocjowane inne ceny, no to one na pewno przetrwają. Nawet i te miesiące, o których mówiłem, czyli do pierwszego rok czy półtora. No ale mała firma poduszkę finansowych raczej nie ma. No chyba, że ma, no jak ma, no to też przetrwa. Też są różne ceny, które się negocjuje. No są różne firmy. Jedne są energochłonne, inne nie. No jak ktoś ma biuro i jego praca polega na pracy umysłowej, że tak powiem, tak? No nie jest to energochłonne, no to on też przetrzyma. Nawet jak będzie ten miał 2,5 tysiąca za megawattogodzinę. To wszystko będzie zależało od tego, jaka firma, jaka branża, ile pieniędzy ma jako zapas i tak dalej, i tak dalej. Ale ta decyzja rządu rzeczywiście nas przyszła w porę i dobrze, że jest. A jak jeszcze rząd może pomóc małym i średnim przedsiębiorcom? My proponujemy, żeby klasa polityczna bardzo poważnie przeprowadziła dyskusję o ZUS-ie, który płacą przedsiębiorcy. W przyszłym roku ma znowu wzrosnąć o 17%. Jest to związane z prognozowanym średnim wynagrodzeniem, bo to tak jest powiązane. No i ten ryczałtowy ZUS na bardzo wiele firm wyrzuca z rynku. Takich małych, jednoosobowych głównie. Ludzi, którzy pracują na własny rachunek, no ale ich dochody nie pozwalają na płacenie ryczałtu. Będzie to ponad 1500 zł w przyszłym roku, bo na przykład dochody ma 2000 czy 2,5 tysiąca. No i mówimy tak, no spójrzmy na kraj, który jest obok Polski, z którym polskie firmy są bardzo mocno powiązane ekonomicznie, czyli Niemcy. W Niemczech od wojny, zrujnowane Niemcy po wojnie, wprowadziły zasadę, że ubezpieczenia społeczne za samych przedsiębiorców, nie za pracowników, za samych przedsiębiorców i nie składka zdrowotna, tylko same ubezpieczenia społeczne są dobrowolne. I tam można się ubezpieczać w państwowym systemie i ubezpiecza się 50% około, a drugie 50% decyduje inaczej. Z tych pozostałych 75% się ubezpiecza w prywatnych systemach, a 25% robi to na własny rachunek. W Polsce byłoby podobnie, bo robiliśmy badania. 50% by zostało w ZUS-ie, 50% by zabezpieczało się we własnym zakresie. I w obecnej sytuacji, w jakiej jesteśmy demograficznej, uważa pan, że jest to możliwe, żeby zrealizować ten wasz postulat, żeby tak zreformować te ubezpieczenia? Nasze składki przedsiębiorców w samym budżecie FUS-u to jest nieznaczna część. To jest w tej chwili około 14-15 miliardów złotych przy budżecie prawie 200 miliardów. No to wiemy, widzimy, że to można uzupełnić, no bo wiemy, jak działa nasz system emerytalny. Te pieniądze, które dzisiaj wpłacamy wszyscy, przedsiębiorcy, pracownicy, one są natychmiast wypłacane na bieżące emerytury. No ale i byłby to jakiś ubytek. Przypomnę, że na moje badania pokazują, że byłoby to połowa, tak, tej kwoty. No załóżmy 7-8 miliardów góra. Tak. Więc w związku z tym należałoby znaleźć te pieniądze gdzie indziej. No, mamy różne pozycje przychodów budżetowych. To by z czasem malało, no bo nie byłoby świadczeń, ale bardzo mocno pomogłoby naszemu sektorowi. Ryczałtowy ZUS jest największą zmorą tych malutkich przedsiębiorców. Panie rzeczniku, pana zdaniem obronimy się przed wzrostem bezrobocia? Myślę, że mamy dużą szansę na to, żeby się obronić. Tylko, że pamiętajmy, że to, że mamy to niskie bezrobocie, to też wynika z tej właśnie zmiany struktury społecznej. Coraz więcej ludzi idzie na emeryturę, a coraz mniej młodych wchodzi na rynek pracy.
Więc, no ale ktoś musi ten dochód narodowy wypracowywać. No i wszystko zależy, czy ta pędząca nasza gospodarka, którą nawet nie zatrzymał COVID i blokady, które różne rządy stosowały, no też głównie sektora MŚP, tak, no bo duże korporacje, fabryki pracowały, tylko się blokowało sektor MŚP, no jeszcze nas, że tak powiem, nie zatrzymał. Więc gdyby była ta perspektywa jakiegoś końca tych problemów, no chyba kiedyś to nastąpi, miejmy nadzieję. No a teraz ten rok przeczekamy, jeśli chodzi o energię elektryczną. Ja jeszcze apeluję o gaz, bo bardzo wiele firm też używa gazu i też można było uznać, bo akurat tutaj nie trzeba było czekać na Brukselę, bo dyrektywa gazowa pozwala uznać nasz sektor za sektor wrażliwy. No i gdyby to nastąpiło, no to wydaje się, że moglibyśmy przejść bardziej suchą nogą, no i te bezrobocie nie powinno wzrosnąć. No ale też nie wiadomo, czy się coś jeszcze nie pojawi, bo jak jest czarna seria, to może się okazać, że jeszcze coś się wydarzy. No tego trudno przewidzieć. To na koniec jeszcze presja płacowa. Jak pan sądzi, czy ona będzie się nasilała jeszcze? No presja płacowa to jest w tej chwili decyzja rządu wynikająca jeszcze z ustawy, tak, bo o płacy minimalnej. To jest naprawdę w tej chwili bardzo nierozsądne prowadzenie dwukrotnej podwyżki płacy minimalnej dla całej Polski. Przypomnę, że Polska nie jest jednolita, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy, że płaca średnia na przykład w powiecie legnickim czy jastrzębskim to jest 10 tysięcy złotych. W Warszawie, Poznaniu jest prawie 7 tysięcy złotych, a w powiatach wschodniej Polski, północnej Polski czy południowej to jest około 4 tysiące złotych. To w momencie, kiedy będzie wprowadzone 3600 jako płaca minimalna, no to umówmy się, że to za chwilę będzie absurd ekonomiczny. 3600 minimalna, 4000 średnia. No to o czym my mówimy? I tutaj, jeżeli już ta płaca minimalna ma być podnoszona, to powinna być jednak brana pod uwagę sytuacja właśnie ekonomiczna w powiatach. I my to też proponujemy w takiej zwanej dziesiątce rzecznika, żeby była uzależniona płaca minimalna od średniej w powiecie. Połowa średniej byłaby w powiecie i wtedy to by miało jakiś sens. No, podnoszenie w ten sposób wynagrodzeń będzie prowadziło do spirali płacowo-cenowej właśnie między innymi w tamtych regionach, no bo jeżeli przyjdzie pracownik nisko wykwalifikowany, dostanie tą podwyżkę, bo będzie przedsiębiorca musiał mu ją wypłacić, jak go już notabene będzie stać. No ale jak ma ten budżet, jeszcze wypracuje gdzie indziej, oszczędności poszuka, no i da tą podwyżkę, no to przyjdzie ten średniego szczebla i powie, no ale szefie, no tu była podwyżka, też chcę podwyżkę, więc to nie jest na te trudne czasy dobra decyzja. Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za wizytę. Dziękuję ślicznie.